W dzisiejszym materiale omówimy sobie pierwsze zagadnienia, znaczy pierwsze w sensie szyku z taktyki zielonej, czyli walki w terenie niezurbanizowanym. I będą to kolejno linia oraz rząd. Przedstawię tutaj krótki opis tych szyków, jak to się mniej więcej przedstawia oraz zalety, no i wady, bo wszystko ma swoje zalety oraz wady. A więc teraz zapraszam do oglądania, no i mam nadzieję, że się spodoba. Dobrze, a więc tak jak już wspomniałem, pierwszym szykiem dzisiaj omawianym jest linia, czyli to jest bardzo prosty szyk, że tak nazwę powiem, podstawowy. I teraz na ekranie powinien Wam się wyświetlać obrazek, jak to wygląda. Ta strzałka określa jakby kierunek, którym żołnierze mają się poruszać. No i żołnierze są oznaczeni jako kolorowe kropki, punkty. Teraz tak, czerwony oznacza dowódcę, zielony radiotelefonistę, żółty sanitariusza ratownika pola walki, czarny celowniczego karabinu maszynowego, a szary to jest jego pomocnik. No a białe to są żołnierze tak zwani niefunkcyjni. I teraz szyk, linia, charakteryzuje się tym. Jest to podstawowy szyk drużyny w ataku i obronie w sytuacji zlokalizowania siły przeciwnika dla maksymalnego wykorzystania siły ognia drużyny na określonym kierunku. No i rozmieszczenie dowódcy drużyny i kluczowych środków ogniowych uzależnione od sytuacji. Czyli na przykład przeciwnik, teren, kontrola pododdziału w walce. I teraz w celu skutecznego działania w ataku przy silnym oddziaływaniu ogniowym drużyny poruszającej się w linii musi być podzielone na dwa zespoły manewrowe. Jak proces przemieszczania się w klinie? Klin to jest inny szyk, który będziemy omawiać w następnym, jakby w następnych odcinkach. I tak, aby płynnie przechodzić z działania całością do wzajemnego ubezpieczenia, czyli szturm pod ogniem, skokami lub wycofywanie się, zerwanie kontaktu, przepraszam. I zalety tego szyku to jest maksymalna siła ognia do przodu bądź do tyłu, a wady to jest minimalna siła ognia na boki, no i duża uciążliwość w utrzymaniu szyku, zwłaszcza w trudnym terenie. No i w zależności od sposobu oddziaływania i rozmieszczenia sił przeciwnika można przyjmować różne modyfikacje. Tym teraz nie będziemy się zajmować. Więc to było bardzo szybkie, pobieżne omówienie szyku linia. A teraz zapraszam już na kolejny szyk, jakim jest rząd. Dobrze, a więc krótko o szyku rząd. Tutaj znowu pojawia Wam się na ekranie, jak to wygląda. Oczywiście kolory oznaczają to samo. To będzie niezmienne w następnych kilku materiałach. I charakteryzuje się rząd tym. To jest szyk stosowany w warunkach bardzo złej widoczności połączonej z trudnym terenem, czyli na przykład góry albo gąszcz leśny, gdzie utrzymywanie innego ugrupowania drastycznie spowolniłoby tempo przemieszczania się ugrupowania właśnie. I istnieje także zagrożenie tak zwanego gubienia ludzi. Tak, i zalety to jest maksymalna siła ognia na boki oraz dobra szybkość przemieszczania się. Na wadze to jest minimalna siła ognia do przodu i tyłu, słabe rozproszenie, utrudniona kontrola ugrupowania, czyli po prostu na przykład trudniej nam się jest komunikować z danymi członkami ugrupowania, na przykład osoba, która idzie z przodu ma trudność w porozumieniu się z osobą, która idzie na końcu, jeżeli nie posiadamy radia, tak jak w moim przypadku. No i bardzo ograniczona możliwość wzajemnego ubezpieczenia. To jest jakby konsekwencja tej wady, słabe rozproszenie. Więc to było też bardzo szybkie, pobieżne omówienie szyku rząd. Jeżeli chcecie to trochę lepiej poznać, zapraszam na kanał jednostki strzeleckiej 1031 Piotrków Trybunalski. To jest bardzo dobra jednostka według mnie. Jest tam to trochę lepiej omówione, bo są nieco bardziej profesjonalni ode mnie. A więc w tym odcinku to było na tyle. Tutaj omówiłem pobieżnie, bardzo szybko, dwa szyki, jakim jest linia oraz rząd. Na następnych odcinkach, które pojawią się, najbliższy, mam nadzieję, pojawi się za tydzień, będziemy omawiać kolejne szyki. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do mnie na temat kanału bądź czegokolwiek innego,
Zapraszam do pisania w komentarzach. Wszystkie czytam, odpowiem chętnie. A na razie się żegnam. Czołem.